Codziennie to są rzeczy najważniejsze. Dobry wieczór Państwu, to znowu ja, nadpobudliwy mężczyzna. Drodzy Państwo, po wczorajszym programie wiele miłych słów, że się cieszycie Państwo, że już wróciłem po tej chorobie i tak dalej. Bardzo Państwu za to dziękuję, ale wydaje mi się, że Państwo ciągle tego programu nie doceniają. Jego potencjału, a przede wszystkim zasięgu. Bo ten zasięg, proszę Państwa, jak się przekonacie obejrzawszy ten filmik, ten zasięg jest, jedno słowo powiem, international. Hi lads. Hey, how's it going? What's the story? Ah, good. What are you talking about? Oh, we're talking about Pan Kosciuszek. Very funny. Oh yeah, Pan Kosciuszek. Last show. Last show is very good. Yeah. I am confused. I am feeling my... A ten program właśnie teraz zaczynamy. Proszę Państwa, kto w tej uśmiechniętej, smutnej Polsce albo wesołej, ja nie wiem, zdobył takie punkty. Proszę Państwa, international, jak Państwo nie zrozumieli, bo może Państwo nie znają języka language, to chłopacy mówili, że oglądali Pana Kosciuszka i mimo tego, że ten program jest po polsku, to proszę Państwa, język ludzi inteligentnych i na poziomie to jest, jak parafrazując znane powiedzenie, jedyne Esperanto. Tak, i co więcej, nie chcę zbyt mocno tego podkreślać, ale wydaje mi się, że uczestnikami tego filmu byli członkowie wielu grup etnicznych. Bardzo dobrze. Tak, i to już nam poprawiło humor, ale żeby jeszcze nie popadać, bo często Państwo to piszą, jeszcze raz to powtórzę, ale to często, że to jest śmieszne, proszę Pani, ta Kosciuszka, ale jednak to jest ciężko żyje. Żeby nam nie było ciężko, żeby się pocieszyć, temu służyć ma ta pierwsza wiadomość, którą chcę Państwa zapoznać. Zobaczmy. Potwierdziło się najgorsze o spektaklu Jandy. Aktorzy grali do pustych krzeseł. Super. Kilka słów komentarza by się tu przydało, poproszę. To jest straszne, że komuś się chce. Co to jest za naród? Co to są za ludzie? To co są za okrutnicy? To co są ludzie bez uczuć, bez honoru, bez godności. Ja nie mogę to zrozumieć. Jak tak mogli ludzie nie przyjść? To artystów chcecie uczyć, przepraszam, jak mają się zachowywać? I dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że nikt nie... Nie wiem właśnie, o co chodzi. Natomiast mnie ta historia tak ujęła, proszę Państwa, bo to jest wzruszające. Jedną z takich pobocznych historii przy tego, co się wydarzyło w Polsce po 15 października ubiegłego roku, przejęciu władzy, to jest powrót takiej, coś co nazywam grupa rekonstrukcyjna wczesnej trzeciej RP. To są ludzie, którzy strasznie tęsknią do tych czasów. Jak wiadomo, kto jest prawdziwą elitą. Jak wszystko wiadomo było, co myśleć, bo to Gazeta Wyborcza napisała. Jak żaden Polak właściwie przeciętny to nigdy nie był na Zachodzie, więc wystarczyło, że jakaś aktorka poszła do telewizji i powiedziała: o, moi znajomi z Zachodu potępiają zachowanie Polski albo chwalą Polskę. I wtedy wszystko było jasne. I to widać, tą rekonstrukcję, szczególnie w tych mediach takich publicznych, tak zwanych tam obecnie. Na przykład tam Marzena wróciła do TVP. Pamiętacie Państwo program Marzeny? Albo Zdzichu wrócił do Polskiego Radia. Pamiętacie Państwo Zdzicha w latach 92-97? Miał wspaniały program ze Zbychem. Zbychu miał najlepsze płyty. Jakie to jest wszystko wzruszające. Znowu jesteśmy młodzi. No i to wszystko jest piękne, tylko problem polega na tym, że tych ludzi, którzy pamiętają te złote czasy Zbycha, Marzeny i Krychy, można powiedzieć, zostało tylu, tak mało, że nie mogą wypełnić już tej sali. Także trudno, no zwycięzcy też czasy mają ciężko. Donald Trump, jak skoro mówimy o zwycięstwach, zrobił sensację, proszę Państwa, bo serwował frytki i nawet rozmawiał przez okienko McDonalda ze swoimi wyborcami, a konkretnie z dziennikarzami. Zobaczmy. Minimum wage should be raised. Well, I think these people work hard, they're great, and I just saw something, a process that's beautiful. It's a beautiful thing to see. These are great franchises and produce a lot of jobs, and it's great, and great people working here too. Minimum wage has recently increased. A może nie wiem. Trzeba powiedzieć, tylko Donald Trump tak potrafi tam na jedno pytanie. Zobaczyłem, co się dzieje w środku McDonalda i zrozumiałem, to jest piękny proces. Wspaniałe, to jest piękny proces. Natomiast zrobiono z tego większą sprawę niż to było. To normalne, że politycy w różnych miejscach robią różne ustawki.
I to zawsze tak było, ale z Trumpem zawsze wszystko, więc jest, komentatorzy podzielili się na dwie kategorie. Jedni mówią, że to jest skandal, że źle posolił frytki i jak taka osoba chce w ogóle być prezydentem, skoro nie umie wykonać prostych instrukcji. A drudzy mówili, nie, jest wręcz przeciwnie. To jest geniusz. Dobrze posolił frytki, co więcej, nakarmił głodnych Amerykanów i tym, którzy są sterani tymi czterema latami pod rządami Harris, Bidena, dał nadzieję i piękne słowa. I pytanie państwo pewnie, jakie jest moje stanowisko w tej sprawie? Otóż tutaj muszę powiedzieć jedno tak na marginesie, bo ostatnio zostałem skrytykowany na portalu X, należącym do Elona Muska, za to, że za bardzo krytykuję Kamalę Harris, a za mało krytykuję Donalda Trumpa. Przyczepiła się mnie, znaczy tak po prostu skrytykowała mnie redaktor Estera Fliger, którą serdecznie i szczerze pozdrawiam. I napisała, że tak, krytykuję różne zachowania Kamali Harris, a Trump, że wszystko super mówię, bo Kamali wolno mniej i ludzie się z niej śmieją. Była taka sugestia, bo chodzi o to, że ona jest kobietą. Czyli w pośredni sposób ja zostałem oskarżony o to, proszę państwa, że jestem przeciwnikiem równości płci, praw kobiet i tych innych wszystkich wspaniałych rzeczy. Dlatego, wracając do naszego głównego wątku, korzystając z tej okazji, chciałem powiedzieć, że moje stanowisko w tej sprawie jest takie, że źle posolił. Źle posolił, proszę państwa. Co więcej, powiem tak, że gdyby zamiast Donalda Trumpa na miejscu jego była jakaś kobieta, to te frytki pewnie byłyby dobrze posolone. To ostatnie źle wyszło. Tego nie mówiłam. Skoro jesteśmy przy wielkich ludziach, proszę państwa, Lech Wałęsa, dosyć sensacyjne doniesienie, mógł nas oszczędzić, mógł nam tych wszystkich kłopotów, które mamy teraz, geopolitycznych. Zobaczmy. Wałęsa, chciałem rozerwać Rosję, ale Amerykanie mnie powstrzymali. No, proszę państwa, jak to się mówi tego. Ale przypatrzcie się temu, co te jaja znaczyły. Krótki cytat. Chciałem rozerwać Rosję, ale Amerykanie mnie powstrzymali. Madeleine Albright przyjechała do mnie i powiedziała, panie prezydencie, ani kroku dalej, bo świat wyleci w powietrze. Uważajcie na tego pytona. Dobrze, ja się tylko, proszę państwa, zastanawiam, kiedy to było, jak on tę Rosję rozgrywał. Podczas puczu Janajewa, jak już prawie wysłał ten list, że to jest wewnętrzna sprawa jeszcze wtedy ZSRR. Natomiast, skoro mówimy, proszę państwa, o wielkich mężach stanu, jeszcze raz, to taki hashtag był popularny dzisiaj w internecie. Tusk ograny, albo ograny Tusk. I teraz pytanie się pojawiło, czy mógł załatwić więcej w relacjach z Niemcami. Niektórzy mówią, że tak, natomiast na ratunek przychodzi redakcja Newsweeka i mówi nam, jasno. W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. Zobaczmy. Dlaczego? Tusk boi się tego, jak diabeł święconej wody. PiS zaminowało relacje z Niemcami. Okej. I teraz uważajcie państwo, to jest bardzo ciekawe. Ocenia, to jest wywiad z Peterem Olivierem Löw, szefem Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. No pewnie, proszę państwa, niech Niemiec się zajmie polskimi sprawami, bo jak wiadomo, polskie sprawy to są trudne sprawy. Miałem mieć sample, ale się bałem trochę tych praw autorskich. W każdym razie, krótki cytat z tego wywiadu, proszę państwa. Dlatego, że PiS zaminowało wzajemne relacje minami, takimi jak właśnie żądanie ogromnych reparacji wojennych. To uniemożliwia Tuskowi swobodnie poruszanie się w wielu ważnych kwestiach. Jeśli zrobiłby krok do przodu w sprawie zadośćuczynienia, stałoby się to celem ataków opozycji, bo niby za mało wywalczył. Są inne ważne sprawy. Ja to państwu przetłumaczę i to będzie nawet nie jakieś tam moje manipulowanie. To będzie lekka parafraza tego, co zostało w tym zdaniu powiedziane. PiS zaminował relacje z Berlinem, bo czegoś zażądał od Niemców. To związało ręce premierowi Tuskowi i nie może realizować wielu ważnych kwestii, którego żądają od niego Niemcy. Proszę państwa, to jest dosyć proste, mi się wydaje, że tak powiem. Zabieranie dzieciom rodzin versus zostawmy dzieciom rodziny. Jedzenie robaków. Natomiast jest nadzieja, na przykład na tym filmie widać, że jest nadzieja, że może krok zostanie zrobiony w dobrą stronę. Zobaczmy. W
każdym razie, z rzeczy bardziej konstruktywnych, czy nie należałoby zlikwidować tego pieniędzy rozdawania? Jest takie pytanie. Bogusław Hrabota takie pytanie postawił w Rzeczpospolitej. Zobaczmy. Bogusław Hrabota, zamknąć 800+. Czas na nowe programy. I tam należy się pożegnać z programem 800+, czyli iluzją, że można garścią srebrników skłonić Polaków do posiadania dzieci. Okej. Dziękuję za ten materiał, za te srebrniki. Natomiast ja tutaj jako absolwent filozofii, czasem się to przydaje, wyczuwam taką pewną sprzeczność logiczną we wnioskowaniu. Bo dwa założenia są tego rozumowania. Z analiz wyszło, że program nie działa. To jest numer jeden. Numer dwa, pieniądze są zmarnowane. I teraz jak to jakby dalej omówimy, to wygląda to tak. Program miał wynagradzać i wspierać Polaków, którzy mają dzieci. I nie działa, proszę Państwa, bo Polacy nie mają dzieci. A pieniądze, proszę Państwa, są zmarnowane, bo są wypłacane Polakom, którzy mają dzieci. To chyba im dłużej ten program działa, tym mniej pieniędzy się marnuje, bo ten program tak naprawdę nie działa. W każdym razie, srebrniki. Proszę Państwa, bo tam było to, że ja rozumiem, że redaktor Hrabota by się bronił w ten sposób, że to było przekupstwo wyborcze, żeby wyborcy zagłosowali. Ale pamiętajmy, że symbolika srebrników, biblijna przynajmniej, jest taka, że to nie jest tylko przekupstwo. To jest pieniądze zapłacone za to, żeby zdradzić. I teraz pytanie, jak Państwo macie dziecko? Pewnie Państwo tego programu nie oglądacie, bo pieniądze z 800+ wydaliście na alkohol i tam na libacji. Z konkubiną pewnie leżycie, albo nie wiadomo z kim. Natomiast jak bierzecie to 800+, to kogo zdradziliście? Dzieci nie, bo pewnie między tymi zakupami alkoholu jakieś tam buty się znalazły. Ale ja mam chyba odpowiedź jest prosta. Zdradziliście, proszę Państwa, demokrację. Bo w prawdziwej demokracji, tak jak ona została wymyślona w tych złotym wieku krychy w latach 90., to nawet nie chodzi o to, że te pieniądze można by było wykorzystać na inne tak zwane programy, jak mówi redaktor Hrabota, na inne rzeczy. Nie. Tych pieniędzy by po prostu mogło nie być, proszę Państwa. Pieniędzy po prostu nie ma i nie będzie. No myślę, że taniej to już było, bym powiedziała. I to nie wiem, czy to nie będzie teraz, proszę Państwa, gwóźdź dzisiejszego programu. Miałem taki złośliwy plan, bo przypomniałem sobie, że Bogusław Hrabota miał taką słynną sesję, struggle session, jak to Amerykanie nazywają, sesję samokrytyki w salonie prasowym TVN po tym, jak opublikował w Rzeczpospolitej tekst Jacka Kurskiego. I wtedy Justyna Dobrosz-Oracz mu mówiła, że w ten sposób zniszczył tkankę społeczną czy coś tam, a on mówi, że dziękuję, dziękuję, że jeszcze mnie zaprosiliście. I szukałem tego nagrania i po drodze znalazłem takie nagranie, gdzie może przeprosiny byłyby bardziej na miejscu ze strony Bogusława Hraboty. Bo na oficjalnym kanale Rzeczpospolitej 4 lata temu, na okoliczność tak zwanej pandemii, proszę Państwa, postanowił zaśpiewać piosenkę. Poproszę o piosenkę. Po dzień za dniem wolno mija nam. W kosmosie Bóg pije słodko-gorzki gin. Gdy pytam go, jak to znosić mam, podnosi tylko toast mi. Z kolekcji gwiazd gaśnie znowu ktoś, zostanie po nas tylko. Kilka punktów. Po pierwsze, przepraszam. Już jesteśmy na lotnisku, pomału odlatujemy, odlot! Po drugie, to jest oryginalne, zgodne z opisem na YouTubie, dzieło Bogusława Hraboty, ale jak tego słucham, to cały czas miałem taką myśl, czy autorzy piosenki z czołówki plebanii nie powinni się zgłosić o prawa autorskie. W sensie autorem tej piosenki jest świętej pamięci Tadeusz Woźniak, ale do jego potomkowie czy nie powinni się zgłosić? Bo podobieństwo jest, proszę Państwa, no ja nawet zrobiłem tutaj małe takie porównanie. Bo dzień za dniem wolno mija nam. Hrabota, plebania, dzień jak co dzień, dzień po dniu, Hrabota znowu. Nigdy nie powiem, że do grosza grosz, to było życio, to było coś. Plebania, na tej ziemi, pod tym niebem, życie nasze toczy się.
Kiedy po mnie przyjdzie czarna noc, dobranoc, powiem wam, no to już państwo wiedzą inny, że tak powiem, najbardziej znany utwór Tadeusza Woźniaka, a kiedy przyjdzie także po mnie zegar mistrz światła. Po trzecie, ja bym jednak doradzał redaktorowi, żeby dalej uprawiać publicystykę z gitarą. I za, na przykład w tym sprawie, na przykład, posłuchajcie, bo tam gra, nie? Też fajnie gra, że on uderza w gitarę, a słychać na przykład smyczki albo pianino. Bardzo fajne. W każdym razie. Dziewczyna miała małe dziecko, dostała 800 PLN. Te pieniądze można było wydać na co innego. A na co? A może nie wiem. I wtedy, proszę państwa, my byliśmy wszyscy wzruszeni. To była piękna chwila. Dobrze, w sumie trudno mi już coś powiedzieć na koniec tego programu po tak wzruszających właśnie słowach, więc chyba się z państwem pożegnam. Jutro, moi drodzy, po pierwsze przypominam, żeby wysyłać takie najlepsze International z twarzami, w ogóle super, wszystkie kategorie w tym dzisiejszym filmiku były zaliczone, ale jakkolwiek państwo chcą pokazać, co robicie codziennie, burza@telewizjarepublika.pl. I do zobaczenia jutro, a Kodyma najprawdopodobniej niestety nie będzie, ale my się zobaczymy. Dzisiaj mamy wzrost zainteresowania programem.